Suwałki odwiedził w środę naukowiec, Polak pracujący na amerykańskim Uniwersytecie w Yale. Profesor Paweł Lichnerski, choć jest lekarzem, nie jest klinicystą. Swoje zawodowe życie poświęca badaniom nad znalezieniem leku, który znacząco poprawi komfort osób dotkniętych spektrum autyzmu. To, czego nie zapomnę, mama powiedziała mi, że przyszła w ogóle bardzo szczęśliwa i powiedziała mi, że wie pan, badali, rozumiem, że ta terapia się nie udała. Bardzo się cieszę, że mój syn skorzystał. Natomiast chciałem panu powiedzieć, że po tej terapii syn po raz pierwszy spojrzał mi w oczy i powiedział: mamo. Paweł Lichnerski skupia się na jednostce chorobowej określanej w świecie medycyny i genetyki jako ułamliwość chromosomu X. Ta diagnoza oznacza dla pacjenta i jego najbliższych jedną z najcięższych postaci choroby i, co za tym idzie, ogrom cierpienia oraz kompletne wyłączenie z ról społecznych. Czy mamy szansę na skuteczny lek? Już jutro na naszej antenie bardzo interesująca rozmowa z naukowcem, choć zrealizowana niespodziewanie w trudnych warunkach, ale zarazem niezwykle gościnnych progach Suwalskiego Szpitala Psychiatrycznego, warta jest uwagi. Wszak we współczesnym społeczeństwie tak wiele osób dotkniętych dolegliwościami zaliczanymi do spektrum autyzmu czeka na antidotum. Zapraszamy.